Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Mówiłem, że się pojawię, więc wraz z pojawieniem się piątego sezonu pojawiam się również ja. Nagrałem jakiś czas temu odcinek, powiedzmy, no w tym, co dalej z moim kanałem. Była pustka na kanale przez jakieś, nie wiem, półtora roku, dwa lata, jak nie więcej. Więc, no, także pojawiłem się, nagrywam po piątym sezonie. Zagramy sobie Lokim na solo i jak widzicie jest w przeciwnym teamie Ozyrys z Golden Skinem, no ze troszkę supportowymi statami, ale na Warriorze no to nie da się nie supportować, chyba że to jest jakiś Ravana, którym się chodzi tylko na dżunglę i się napierdala tak ostro, że no trudno nie supportować, ale no, moi drodzy, zostałem już od razu na dzień dobry skontrowany po powrocie, więc prawdopodobnie szykuje się bardzo nudny gameplay z takim, że no prawdopodobnie będę tylko siedział pod towerem, rzucał decoye i wyultowywał się, kiedy zostałem zgankowany, albo od razu mnie Ozyrys tutaj trójką potraktuje, także z vanisha mi tylko skontruje. Bo jak wiecie lub też nie, Ozyrys, kiedy ja zniknę, Ozyrys może użyć trójki i mnie widzi wtedy na vaniszu, także ciężko będzie, moi drodzy, szykuje się prawdopodobnie bardzo nudny i żenujący gameplay z mojej strony, ponieważ będę tyrany. Zobaczymy, jak to będzie. Moi drodzy, sezon piąty podoba mi się niesamowicie. Jest to mój ulubiony sezon. Bez żadnych wątpliwości jest to mój ulubiony sezon. Zawsze jak mu powtarzałem, że chciałbym, żeby zrobili Match of the Day z, powiedzmy, jakimś tam... O, nie mają kogoś tam. Nie mają kogoś tam. Po drugiej stronie ktoś dostał... Ktoś dostał DC, więc pewnie pauza będzie. Chyba że nie wiem, że nie gram normali, więc pewnie to... Nie wiem, czy pauzę można dać na tym, na normalu? A nie, tego się nie bierze. Ale Loki bierze się od razu transa, się raszuje. A chcę zacząć? Pływa, jak ja dawno Lokim nie grałem. Co ja chcę zacząć? Dobra, Bitsa na pewno biorę. Także piąty sezon, jestem wielkim fanem piątego sezonu. Jestem wielkim fanem piątego sezonu, jak mówię, zawsze mówiłem, że chciałbym zobaczyć, jak by wyglądał Match of the Day ze Smite'em, powiedzmy, z 2012 czy coś. A ta laska gdzie idzie, kuźwa? No. Dobra, także zobaczymy, jak pójdzie. Szykuje się prawdopodobnie bardzo, no... pasywna linia i tak dalej. Zobaczymy, jak pójdzie. Zobaczymy, czy kogo to wywaliło. Anhura. Mam nadzieję, że to nie będzie Surat ten, że będzie po powrocie moim bardzo, jakby to powiedzieć, długi mecz, dobry mecz i... Zobaczymy, jak to pójdzie. Będę starał się od razu, w piątym sezonie od razu szybko miniony wychodzą na linię. Nie zaczyna się na buffach, zaczyna się na linii. Także mam nadzieję, że kiedy tutaj wyjdą miniony, od razu rzucę decoya tam. Kiedy będą miniony szły, rzucę od razu decoya, tak żeby miał mniej HP, kiedy wyjdą. Kiedy tutaj wyjdą, kiedy wyjdzie Ozyrys, ja od razu będę, miniony będą miały mniej HP. Także nie wiem, gdzie jest Ozyrys. Ozyrys jest na linii? Kurwa, spóźniłem się! Dobra, może się nie spóźniłem. Pierwszy raz ogólnie to robiłem, także sorki. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa, jest Ozyrys. Widzicie? Tak się to robi. Wydupiaj, stary, ode mnie. O Jezus Maria. Ja pierdolę, widuję. Zaraz mi AO pewnie blue zrobi. No, to będzie ciężki lane. To on kupił Warrior Blessing. Dobra, idę na blue. O, chyba nie zdążyłem. Dostanę expa. O, coś tu dzieje. Impreza. Kiedyś byłem ogólnie wielkim fanem Lokiego i bardzo dużo nim grałem. Mam na nim 3000 worshipów. Nie trafiłem decoyem tych z tyłu. Wezmę vanisha. On wziął dwójkę. I prawdopodobnie będę miał jeszcze chwilę oddechu, bo nie będzie mnie widział na vaniszu. No i tak będziemy grali, moi drodzy, przez całą grę. Ogólnie chciałem iść dżunglę w tym meczu. Chciałem iść dżunglę w tym meczu, byłby bardziej ciekawszy gameplay, ale nie zdążyłem kolnąć. Więc szybko kolnąłem solo.
I zaraz będę się musiał kurwa cofać, bo już jestem, nie mam potek. O, zjebałem, powinien był... O, tak to wygląda, moi drodzy, właśnie. Ta linka. O chuj. Trafiłem go, czy nie? No, farmio bez GMO, moi drodzy. No tak to będzie wyglądać, moi drodzy, całą grę. I coś tu dużo powiedzieć. No będę go próbował tu połkować trójką, no i tyle to było. Będę się starał nie nafidować, komentować tu dla was i tak to będzie wyglądać przez całą grę. Będę rzucał decoye, nic się nie będzie działo. Myślałem, że dostanę jakiegoś łatwiejszego przeciwnika. Chyba czwarty level. EBA. No i rzucę sobie decoye, pyk, on mnie widzi, kurwa. Nie wiem, może jakby AOS gankował, to by... Prawdopodobnie na piątym nie zmaksuje ulta, tylko zmaksuje decoye, żeby myślę przypusz. Będę starał się tutaj jakąś rotację zrobić za jakiś czas, żeby może jakoś się nafidować. Loki to jest taki pick high risk, high reward, że jeśli uda wam się nafidować... Loki to jest wszystko late, to jest tylko i wyłącznie late game. Jeśli uda wam się... Farmisz całą grę, żeby w lejcie być useful. Żeby w lejcie cokolwiek zrobić. Jeśli zdobędziesz cały build, to dopiero zaczynasz mieć damage. Jeśli uda ci się jakimś sposobem w early zdobyć jakieś kille... O kurwa. Jeśli uda ci się w early zdobyć jakieś kille, to ten build zrobisz szybciej i już zdążysz, będziesz mógł zesnowballować. Użyję trójki? Użył. Będziesz mógł zesnowballować i ten build zrobić szybciej i będziesz mógł zabijać ludzi, zanim oni zdobędą jakieś itemy czy coś takiego. No, no i po prostu będziemy starać się to zrobić, będziemy starać się rotować na mida, coś takiego i zobaczymy jak. Czy szczęście będzie po naszej stronie. Kuba, no to... Dobry powrót, moi drodzy, na tego YouTube'a. Trafiłem go? Nawet go nie trafiłem, XD. No i tak będziemy, zaraz się cofnę po transa. Wziąłem Beatsa, nie wziąłem tego. Nie wziąłem... Jak to się nazywa? Nie wziąłem teleportu, bo jednak wolę bezpiecznie grać na Lokim. Dostałbym jakiegoś ganka albo coś. Tego Anhura dalej nie ma. Ja mam nadzieję, że to nie będzie surat ten, bo jeśli to będzie taki surat ten, ja nic nie pokażę w tej grze, że po prostu będę się farmił, nic więcej to będzie przypał. No, on się też cofnął. Na chillku farmimy się. Ja wiem, że ja już sobie zdaję sprawę, że prawdopodobnie przewinęliście ten materiał już do końca sprawdzić, czy coś się stało w tym meczu, ale no spoko, dla mnie to jest spoko. Jak zostawiliście suba, zostawiliście komentarz, lajka i tak dalej, napisaliście, czeko, dobry mecz, to ja, dla mnie wszystko w porządku. Dla mnie wszystko w porządku. Możecie jeszcze tam napisać tego, tam w komentarzu, nie, czeko, masz dużego kutasa i tak dalej. I dla mnie wszystko w porządku. Nie, patrzcie, teraz go uderzymy, pyk. Jep, nie trafiłem, tak się to robi, pyk, nie. I on, no i a on nic nie zrobi, nie. Miał ulta. Idziemy po blue prawdopodobnie teraz. No i tak się gra, moi drodzy, w 2018 Lokim. Loki, powiem wam teraz jeszcze może, że Loki to jest bardzo dobry pick na... Znaczy, może nie bardzo dobry, ale jest okej. Okay. Loki to jest bardziej okej okay pick niż w zeszłym sezonie, bo kryty są w mecie, Deathbringer jest mocny. I jeszcze Crusher został zbuffowany, dostał nową pasywkę, daje teraz atak speeda i tak dalej. No, Loki jest teraz lepszy niż kiedyś. Spróbujemy go jebnąć. Patrz, nie powinienem używać Vanisha, bo teraz prawdopodobnie będę się musiał wyultować. No, CBA, uciekam, cześć. On mnie zultuje teraz, nie? O, zultuje mnie. Spierdalam. Patrzcie, prawie zostałem zabity. Mam nadzieję, że mnie teraz serkiet nie skoczy na mnie.
No i spoko, no i tak się to robi. Dopóki się nie nafidujecie, to jest ok. Dopóki nie nafidujecie, to jest dobrze. Ja biorę potki, nie potrzebuję wardów, mam Vanisha. On na mnie żadnej presji nie robi. Ten ziomeczek, kto ma top damage? Jingle. No i okej, dobra, gramy. O! Zaczyna się robić gorąco. O, patrzcie, 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 patrzcie. Co on mi co tam tu propsuje wave'a? On jest w niebezpiecznym miejscu. On ma ulta, ja spierdalam. No kuźwa, nieciekawie jest. 4v5, a oni to wygrywają. No to... No, żadnej presji nie ma. Stakujemy sobie tego transa. Wszystko po kolei. Patrzcie, gdzie on jest. Kuźwa, rotujcie tu i go zajebiemy, nie? Gdzie on jest? Tu jest. Jeb, pyk. Zabiję go teraz. Nie, żartowałem. Dobra, ja mam ulta, spróbuję go teraz zabić. Patrzcie, rotacja tu jest, patrzcie. O, ma wardy. Zrobił mi blue elegancko. Kuwa. Co się tu dzieje? Już umarłem prawie, nie? Myślałem, że uda mi się to wydżukować, ale nie pykło. No i nie potrzebujecie maksować decoya do ostatniego punktu, bo deco już jest w stanie wyklirować wave'a na 4 punktach, także jest ok. Chowamy się po buciki. Co chcę teraz budować? O! Nie wesoło! Mam nadzieję, że nie rotuje ten ziomuś tam. Ale nie to. Kurwa, zapomniałem wszystkie komendy. Mam teraz jeszcze taką klawiaturę z wysoko wyprofilowanymi klawiszami i nie umiem na niej kolować. Ale dopóki nie nafidowałem, to jest ok. No i elegancko. Dobra, ja muszę zacząć rotować coś. Tego Azyrysa mu nic nie zrobię. Co to za bip? To mid styla ma problem chyba, nie? No elo. O kurwa, nie! No. An ally has been defeated. Surrender. Nie ma sura. Jak my to przepierdolimy 4v5, to ja skisnę, nie? Pan Audu Morwa robi na dżungli, no ciekawe to jest bardzo. Ciekawe dla mnie. Wejdę sobie boczkiem, bo on użyje trójki na pewno, no i elo. Sobie idę. No dużo ich nie sklirowało. Jak jest w ogóle z farmą między mną a Ozyrysem? No wygrywa o 100 golda. No i tak się gra Loki, moi drodzy. Interesting gameplay, ja sobie zdaję sprawę. Ja wiem, że już wy oglądaliście ten materiał, na pewno tak jak już mówiłem. Przewinęliście, jesteście na końcu, kurwa, CBA. Dobra, on by mnie zabił teraz, jakby trafił tego stuna, ja musiałem uciec. Dobra, ale przynajmniej nastakowałem już transa. Tak chcę budować teraz, dobra, weźmy tego. Weźmy to, weźmy potkę. Ogólnie to jest taki nowy chalice.
który stawia dwa wardy. Możecie postawić nim na dwa wardy i on się wypełni, jak wejdziecie na ten. Powrotem na respa, także za 300 golda, według mnie to jest zajebista opcja. Bardzo lubię, jestem fanem tych czalisów. Dobrze. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa, bo bym się troszkę stiltował. Czy to? Ważne. Wygrywamy o 1000 golda. Golda robią, dobrze, dobrze, róbcie golda. Pięknie, elegancko. Kurwa, klawiatura mi zblokowała. Muszę przesunąć. No, co pajacujesz, co pajacujesz? Mystical Maila już buduje, będziemy widział. Nieciekawie robi. No ale ja nie wiem, myślę teraz zbuduję, co ja chcę teraz zbudować. A nie kupiłem relika, dobra, pewnie teraz wezmę tego Jotuna. Albo nie, Crushera teraz wezmę. Crushera teraz wezmę, a potem wezmę Deadbringera? Jo, chyba ta. Tak pewnie będzie. Wardy postawić. No i tak go będziemy dziubać, no. Kuwa, ja co za mecz, nie? Myślałem, że mój powrót na YouTube'a będzie bardziej emocjonujący, że sobie pozabijam. Ale no, no chciałem coś nagrać już, jak poszedłem na tego casuala. Kurwa, kiedyś granie Lokim było takie fajne. Szkoda, że nie dostałem Mage'a. Szkoda, że nie dostałem Mage'a na solo, bo jak Loki ma Mage'a na solo, to jest w stanie mu coś zrobić, bo możesz z nim walczyć. A jak grasz na Warriora albo coś, to wygląda właśnie tak jak teraz, nie? Chodzisz tylko, rzucasz decoye i nic więcej. Nie wiem jak jeszcze, na przykład w pierwszym sezonie i w drugim, to jeszcze naprawdę Lokim się dało grać, jak Loki miał early i tak dalej, a teraz ja nie rozumiem, jak ludzie mogą być Loki mainem. No offense do każdego, kto jest Loki mainem, ja tylko naprawdę tego nie rozumiem. Ja na przykład, ja byłem Loki mainem, mam 3000 worshipów teraz na Lokim, a nim w ogóle nie gram. Ja sobie tylko naprawdę nie zdaję sprawy, jak teraz ludzie mogą enjoyować granie Lokim. Farmienie tak cipczenie całą grę. Ja bym już tak nie umiał grać Lokim teraz cały czas. Pa, co robi, pa, co robi ty, wariat! Ale jak ktoś lubi farmić, no to spoko. No. Nie, kurwa, z tymi... Zjebałem, nie powinienem tego robić. Ona zginie. Nie, Vanish jej nie dobił, rip. No, szkoda. Mam farta, że nie zginąłem tutaj, by the way, bo jakby mi się nie sfokusowali na mnie czy coś, to ja bym umarł one-shotem. Nie powinienem był się tak wbijać. Cofnę się. Na bezpiecznie gramy. Crusher. Bringer już od razu?
Oj, jebać, idziemy do Blinkera. Ja chcę grać teraz Blinka. Kiedyś w ogóle było fajne, że jaja z Blinkiem, wezmę spokojnie. Vanishowałeś i wtedy aktywki, potki, konsumable nie wyciągały cię z vanisha, czyli wchodziłeś w vanish, blinkowałeś i wtedy nie wyciąga, te wszystkie rzeczy nie wyciągały cię z tego. Czyli blinkowałeś i w vanishu i byłeś jeszcze... A wezmę sobie to, a nie, nie wezmę. XD. Dokończę. Wchodziłeś w vanisha, blinkowałeś się pod target, nadal byłeś w vanishu i po prostu one-shotowałeś kogoś, nie? Powiedzmy, vanishowałem się tutaj, blinkowałem tu i gość mnie nie widział, nie? I po prostu byłem pod targetem instantem. To było zajebiste. Na arenie ludzie tak robili. Pierwszy, boys! Pierwszy! We're going big! W ogóle Deathbringer... Przynajmniej honorowego zrobiliśmy! Przynajmniej honorowego zrobiliśmy! Nie, ja się kurwa stiltowałem teraz. Powiedzcie mi, że to się nagrywało. Nagrywało się, dobrze. Aha, ale przynajmniej... ale głośno byłem chyba. Whatever. Zaraz to sprawdzę, wrzucimy i będzie git. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi, ja tego... bo mi się nie podobało nagrywanie tego. Ale... przynajmniej jest jakiś meczek, bo ja miałem iść na dżunglę w tym meczu, ale jest okej, przynajmniej Trashloki LOL. Kto to napisał? Kto to napisał? Ozyrys. Ozyrys, no oczywiście, że Ozyrys, kuwa, zrobiłem więcej damage'u od niego. No tak i tak to jest! Tak to jest! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was na social media, na Facebooka, na streamy, bo mam zamiar wrócić do streamowania i tak dalej. I to by było na tyle. Odmeldowywuję się na razie, cześć. Trzymajcie się.